Siema wszystkim, ja jestem Sato HD. Spotykamy się dzisiaj w kolejnym odcinku z cyklu Prince of Persia. No, dzisiaj będzie ciekawie, ponieważ odblokujemy swoją nową moc, która umożliwi nam dotarcie do terenów zablokowanych. A więc przejdźmy do wyboru, nie wiem, planszy, czy jakby to nazwać. I co tutaj mamy? Mamy cztery moce. Mamy moc Krok Omazda. Nie, Ormazda, przepraszam. Rękę Ormazda. Skrzydła Ormazda i oddech Ormazda. No jak widzicie, podświetlają nam się na mapce różne miejsca. No cóż, co byśmy mogli dzisiaj sobie wziąć? Pojedziemy od lewej strony do prawej, więc weźmiemy sobie Krok Ormazda. Tylko jak to teraz włączyć? Aha, musimy wrócić do świątyni. No to dobrze, no to. O. Oj, nie to. No i wracamy do świątyni. Zapytajmy się naszej Erice. Dokąd teraz? Którędy? No i ona nam tutaj podpowie. Oj, coś tutaj mi laguje. Brzydko. Pytanie, jestem w stanie. Jestem, już tu jest. Dojdziemy teraz do świątyni, gdzie, jakby to powiedzieć, wykorzystamy te moce i odblokujemy sobie nowe tereny. O, udało nam się ładnie przeskoczyć. Jak widać, żadnych problemów nie ma z dotarciem. No dobra, jesteśmy już tutaj. Teraz znowu trzeba się zapytać Alicję, w którą stronę. No tamtędy. Przy okazji weźmiemy sobie tamte światło, czyli tamto ziarno światła. Każde ziarno światła siedzi tu. I biegniemy do świątyni. No dobrze, tędy tak. Aha. Tutaj spinaczka nas czeka. A nie tak. Kurde. Nie o to mi chodziło, ale no niestety już się stało. A nie przeszliśmy. I kierujemy się dalej ku świątyni. Uwo, ale. No dobrze, już jesteśmy chyba bliziutko świątyni, tylko niech nam wskaże dalszą drogę. Z tego co widzę, to tędy. Aj. Wspinaj się, no. No dobrze, teraz tędy. Zeszliśmy ładnie ścieżką. Nie ma sensu tu czekać. O. No dobrze, teraz którędy teraz? Chyba tędy. No i już jesteśmy przy naszej świątyni. O! Ho. Pokaż mi lepiej którędy. No mam nadzieję, że to zadziała. Tak, zadziałało przepięknie. I biegniemy do naszej świątyni. Trochę nam to teraz zajmie, bo jak widzicie, żadnego sprintu ani niczego nie ma. Aha, i jeżeli słyszycie, postarałem się o to, żeby te moje, jak to ktoś nazwał, kury nie piały. To na pewno dobry pomysł.
No i tak to już jest, jak chce się mieć w mieszkaniu zwierzęta, a tak większego miejsca na nie nie ma. No dobrze, już tutaj widzimy, kręgi się świecą. Włącza nam się moment filmowy. Się nie wydostał. Niemożliwe. Po tym, co dzisiaj przeżyliśmy, naprawdę wierzysz w rzeczy niemożliwe? Co się dzieje z jakiegoś powodu? Te płyty nie były zapalane od pokoleń. To zapewne wynik uzdrowień. Czy dzięki nim Aryman pozostanie uwięziony? Nie. One dają moc Ahurom. Teraz, kiedy są aktywne, możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. Jeśli je uzdrowimy... I wtedy zostanie uwięziony, a my będziemy mogli odejść? Tak. No dobrze. Którą tę płytę chciałem? Czerwoną. No to jednak w tym wypadku zaczynamy od prawej do lewej. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i Dolinie. Włączmy tą naszą płytę. Jestem gotowa. Czyżbyśmy ją włączyli? Musimy użyć mocy, by dostać się do żyznych pól? Tak, moce strzegły pól. Musisz mnie nauczyć, jak się nimi posługiwać. Całkiem fajnie to wygląda, naprawdę. Sympatycznie się robi. Nie, to tutaj mam wejść. Wczytywanie świątynia. Czyżbyśmy się nauczyli używać jakiejś nowej mocy? Eliko. Zapewne tak. Proszę, zrobiłem to dla ciebie. Nasz lud nie musi już wypełniać obowiązku. Drzewo słabnie. To twoje słowa? Czy Arymana? Gdzie był Omrast, gdy zabrano twoją matkę? Gdzie był, gdy go potrzebowaliśmy? Eliko, jestem twoim ojcem! Twoim królem! No widzę, że facet faktycznie ma wysokie mniemanie o sobie. Tym razem, kiedy będziesz chciał odzyskać córkę, powinieneś dać jej kucyka. Koniec świata? To nie najlepsze. Mam takie dziwne przeczucie, że w bitwie finałowej będziemy z tym ojcem walczyć. Mamy jedną z mocy Ormazda. Możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. No to ruszajmy. No i tak naprawdę dopiero teraz rozpoczyna się nasz odcinek. Więc niech to miejsce będzie naszym pożądanym celem. Zrujnowana Cytadela. Tak zwana oczywiście. A dokładnie Świątynia Słońca. No dobra, no którędy? Wskaż mi drogę, o przemagiczna. Czyli tamtędy. No to lecimy w tamtym kierunku. Niestety nasz główny bohater szybciej poruszać się nie potrafi, co mnie troszeczkę boli. Ponieważ no większość filmiku polega na, raczej większość gry polega na bieganiu. Będziemy dosyć często odwiedzać naszą świątynię, która jest już zrujnowana. Dobra, no to teraz skok. Lecimy! I już jesteśmy. Uhuhuhu. Tutaj do góry. Przechodzimy. Piękne skoki. Teraz tylko jeszcze hops. Oj! Nie, to nacisnąłem, kurde. Nie wyszło. Dzięki. Zamiast R przycisnąłem E. Co zbytnio mnie nie uratowało.
Dobra, Eriko, którędy teraz? Czy Eliko? Whatever. Po drodze jeszcze zbierzemy tu nasze ziarna mocy, czy ziarna światła. Przydadzą się na odblokowanie następnych miejsc, to znaczy zdolności, dzięki którym będziemy mogli dojść do zablokowanych miejsc. Jakoś tutaj tam. Więc nie ma sensu naprawdę większego specjalnie wysilać się i zbierać wszystkich świateł po pokonanym wrogu. Bo jak widzicie, docieramy do następnego miejsca oczyszczenia. A tak naprawdę... No dobra, jesteśmy tutaj. Nie wiem, czy zbłądziłem, czy jak. Daj chodź tu, Eliko, i mi powiedz, którędy droga, którędy muszę iść, by pokonać następne przeszkody. Dobra, tędy. Widziałem, że tam do góry. No dobrze. Wspinaj się. Jak widać, jakoś nam to sprawnie idzie. Bez większych problemów. Teraz będzie kwestia taka zręcznościowa, że naprawdę... No tak. I czeka nas w tym momencie walka chyba. Tak myślałem. Ojajaj. Szybki. Aj, aj, nie. Czyżbyśmy stracili też, że tak powiem, życie? Tak jest. Są dużo mocniejsi z tego, co widzę. Aj. Naprawdę są bardzo silni w porównaniu do tego, co było. No. Najgorsze jest to, że jest kwestia szybkiego wciśnięcia przycisku, a ja nawet nie wiem, co to jest za przycisk tak naprawdę. No, na szczęście go pokonaliśmy po trzeciej próbie. Teraz którędy droga? Dobra, chyba tędy muszę skoczyć. No dobra, i co dalej? No jesteśmy... Tak, jesteśmy już na dobrej drodze z tego, co widzę. O, tu jeszcze nie byłem. No tak. No i to są te nasze nieszczęsne pola, które nauczyliśmy się używać. Znaczy pola, kręgi. Zobaczmy, czy to da radę. O, to było dosyć ciekawe. Dobra, podejście... Podejście drugie odnośnie walki z tym bossem. Dobrze, to teraz sobie podbija. Aj, nie wyszło. No i to jest to, że właśnie boss teraz znowu sobie odnowił życie. Kolejny raz mnie zabił. No chodź tutaj, no, gdzie się tam chowasz? Aj no, tak nie chciałem, żeby to wyglądało. No. Bo znowu zyskał lekki procent życia. Nie wiem, ile to dokładnie jest. Wiem tylko tyle, że już nie jest tak prosto, jak było naprawdę na początku. Troszeczkę mu tego życia wzięliśmy. Oj, 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 oj. Widzę, że to jest jakaś nowa
broń naszego bossa, ponieważ pierwszy raz się z tym spotkałem. Za daleko! Jak za daleko? No uderz go! Powie ci, że za daleko, no. Jesus Christ! Ej, przetnij go jeszcze raz. Pięknie. Jestem! Żadnych nowych ciosów się ja nie nauczyłem. Oj! Czyżby się wycofał? Tak. Będę musiał dojść chyba... To nie tam zmierzamy? Na tamte tak. Pole. Dlaczego zawsze zmierzamy tam, gdzie są przeciwnicy? Bo ponieważ... Naprawdę bardzo mi się podoba to, jak to wszystko fajnie wygląda. Nie wiem, piszcie, komentujcie, co o tym sądzicie, ale według mnie naprawdę to jest bardzo fajny dodatek. Tutaj z tego, co widzimy, są przeszkody, które musimy omijać. Okej, teraz tutaj do góry. Tak już pewnie wspominałem, to będzie trochę... Oj, dobra. To będzie trochę dłuższy odcinek. Nie chciałem spadać, ale jednak spadł. No cóż, zdarza się i tak. Nie widzę, co tam zbytnio jest. Okej, o to chodziło chyba. No dobra, ale co mi dało to, że tutaj doszedłem? Wyżej coś jest? Nie. Nie ma nic wyżej. Aha! Kurczę no. Ja taki nieogarnięty dzisiaj jestem. O to chodziło w tej wspinaczce całej. Dobrze. Oj, tutaj są dwa gluty. Bo nie wiem, jak to inaczej nazywać. Oj, nie tak! Cholera. Jak będę miał zacząć od początku? Kurczę. W razie czego próbuję jeszcze raz to przejść. Jak mi się nie uda, to po prostu zrobię krótkie cięcie, w którym przejdę sobie na spokojnie to. A wy zobaczycie już... Dalej przechodź. A wy to zobaczycie... No jak już przejdę po prostu, bo nie chcę was zanudzać niepotrzebnym marnowaniem czasu. Dobra. No nie tak. Kurde. Okej, dobra. Robię krótkie cięcie. Jak przejdę, to się zobaczymy. Także trzymajcie się ciepło. Okej, już jestem. Oczywiście, jak to zwykle bywa, od razu przeszedłem tą część gry po tym, jak no się rozłączyłem. Więc dużo was nie ominęło. Poza tym, że ten zjazd wyszedł mi po prostu poprawnie. Dobra, lecimy dalej. Wow, ale nas wróciło. O, ale fart. No i dobra, jesteśmy na miejscu razem z bossem, który ma połowę życia i najwyraźniej nie jest zadowolony z naszego widoku. No ale co zrobić? To jest nasza tutaj, że tak powiem, praca, żeby go pokonać. Nikt sobie przecież pracy nie wybiera. No dobra, jesteśmy... Oj, tu będzie kontra. No i znowu nic nie widzimy. Aj, dostaliśmy. No i zostawiam. No, daj, może spadniesz. Tak jest, w tym chyba... On cię nie słyszy. Paskudny z ciebie skubaniec! Co
No dobra, takim oto chyba pozytywnym i dosyć trudnym akcentem oczyściliśmy kolejną, że tak powiem, kolejne miejsce z bogactwa. No i widać teraz, jak pięknie te kwiatki, trawka i inne rzeczy rosną. Jeszcze tam troszeczkę pozbieram tych ziaren światła, ponieważ dalszej części gry nie odblokujemy bez tego. Chcesz odpocząć? Areman nie odpoczywa. No to my też chyba nie powinniśmy, ale dobra, to zbierzmy tyle, ile jest możliwe tego. Naprawdę, bardzo mi się podoba ta opcja tego takiego super latania. Uhuhu, jeszcze trochę. Dobra, przejdźmy tylko tą dróżkę i będziemy kończyć ten odcinek. Wow, nie zdążyłem nacisnąć pomocy Eliki, czy Eriki, jak tam woli. No dobra, teraz to światełeczko weźmiemy jeszcze. A po co ma się marnować? No i już jesteśmy na swoim. To będzie super skok. Nie tak! Ale to była akrobacja. To w ogóle chyba nie powinno mi się udać, ale to jest szczegół. Nie ruszaj się! Dobra. No i skok w dal. Dobra, nie ma sensu przeciągać i specjalnie walczyć na mus. Bo z tego co widziałem, to jest tam nasz następny wróg. Ja to sobie zrobię po cichutku w zaciszu domowym. Czyli i tak gram w zaciszu domowym, więc nie wiem, o co mi chodzi. Dobrze, jeżeli się spodobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnym odcinku, w którym to mam nadzieję, że odblokujemy następną moc, bo widzę, że tych zieleń światła trochę mam, więc serdecznie zapraszam. No cóż, siema na rapa.